Dobra, moi drodzy, patrzcie, co robimy. Bierzemy... A, no właśnie, co bierzemy? Tego bierzemy. Cześć, rozpęd. Cześć, co słychać? Co tam, rozpęd? Co tam, jak tam? Australia w Eurowizji to jest coś dla mnie zawsze rozpierdziela. Tak, ale Izrael też jest w Eurowizji, ale wiesz dlaczego jest? Dlaczego Australia i Izrael jest? Bo Australia nie należy do żadnego konkursu. Ona ani w Ameryka, ani w Europa i jakby oni to, oni ich wzięli, tak? Jak takie chore dziecko. A druga sprawa, no Izrael wiadomo czemu wzięli. No tam to są polityczne zagrywki, nie? Że chodźcie, przyjmiemy was, bo nam jest szkoda was, nie? Wiecie o co chodzi. Ułóżmy zgrabny stosik. Jak Izrael ma w rejonie? Jaki Izrael w rejonie? Gościu, czy ty wiesz, gdzie leży Izrael? Powiedz mi, że jeszcze w Europie leży. Twoi stronnicy pokazali, co potrafią. Wow! Co tu się wydarzyło? Ułóżmy zgrabny stosik. Papudża? Weźmy papudżę. Jest w każdym kraju. Nie no, ludzie, no to kurde, nie wiecie jak to działa. Twoi stronnicy pokazali, co potrafią. Pokazali, co potrafią stronnicy. Jeden. Dobrze będzie zobaczyć ich wszystkich w akcji. Tak. Można by było sprzedać kogoś, nie? Żeby wziąć Hero Power, bo myślę, że ona by mogła coś ciekawego dać. Ona by mogła coś wnieść ciekawego. Masz tu trochę złota za fatygę. Co napiszę? Ale Eurowizja nie jest konkursem europejskim, a Europejskiej Unii Nadawców. I Australia jest w jakimś stopniu w tej Unii. Tak samo jak Izrael, USA, Kanada, Brazylia czy kilka innych krajów. Każdy z nich mógłby wystąpić na Eurowizji. Wszyscy mają cię na celowniku. Uważaj! Widzisz, całe życie w błędzie. Całe życie żyliśmy w błędzie, moi drodzy. No szkoda gadać. W takim razie, jeśli jest to sens Unii Nadawców, to skoro są tam kraje spoza Europy. Europejska Unii Nadawców? Nie mam pojęcia.
Dasz sobie radę. Masz dużą przewagę. Dokładnie. Nie ma dowodów na to. Rozpęd się wykazał tutaj teraz rozumem i godnością człowieka. Nic nie powiedzieli? Rozpęd? O, to... Wspaniała akcja. Dobrze kombinujesz. Ogółem. Jesteś o stronnika do tyłu i o złoto do przodu. Okej. Zagrajmy tak. A, co słyszałem tam, że jakiś... Tak, tak. No ja to nie wiem, kto to tam w furku śpiewał, ale słyszałem o tym, że tam docenili. Zobaczmy, czy uda ci się utrzymać prowadzenie. Ja nie wiem, ja powiem szczerze, że ja dopiero się dowiedziałem, że Eurowizja jest ten, jak już była, półfinał jak już był. Nic nie wiedziałem na temat tego, że jest w ogóle konkurs Eurowizji i że kogoś wybieramy, bośmy chyba nie wybrali nikogo, tak? Siema pan krokodyl, cześć. Twoi stronnicy pokazali, co potrafią. Dobra. Sprzedam. Wezmę tego. Tak, zagrajmy. Czemu chorążego nie wziąłeś, jeśli miałby stałą boską tarczę i buff 8-4? Kogo? Tego? Nie, jaki chorąży? Dla ciebie są mili dzisiaj ludzie? Nie wiem czemu, może zasłużyłeś, a może właśnie przez przypadek typowo. Aha, ja wiem, dobra, faktycznie, dobrze. Tak, tak. No faktycznie, dobrze gadacie, mogłem wziąć chorążego. Tak, to się zgadza. Ale teraz już za późno i nie ma co nad tym rozlanym mlekiem, prawda, tam płakać. Uwaga. Mam tu dla ciebie prawdziwy gang świeżaków. Dobra, tu jest chorąży. Moi drodzy, chorąży zawsze zdąży, prawda? Zrobimy level. No i sprzedamy smoka. Wygląda dobra, na to, że możesz zdobyć. To jest na następną turę. I dajemy tak. Rozwieź to miejsce! I w następnej bierzemy papugę i bierzemy barona, tak? I szykujemy się powoli pod super combo. Bonkol! No, rozpęd jest szansa, ale nie zapeszajmy. Jak z tym routerem? Jakoś temat wypadł jakiś czas temu. Nie no, jak z routerem? Z routerem jest tak, że go mam i używam. I wczoraj był test bez niego. Wczoraj był stream bez tego routerka i faktycznie jest duża różnica, że wczoraj traciłem zasięg
Z routerem jest stabilniej. Przede wszystkim z routerem jeszcze mogę antenę dokupić i ja ją dokupię, bo nie jest droga, ona kosztuje coś koło 100. Taka zewnętrzna antena i wtedy można na przykład ją wystawić przez okno albo gdzieś wyżej ją wystawić i nakierować na maszt i wtedy powinien mieć jeszcze lepszy zasięg. Będziemy testować właśnie to. Przetestować chcę to zrobić w garażu, gdzie w garażu u moich rodziców nie ma totalnie zasięgu, jest jak w bunkrze. Tam nie ma nawet zasięgu telefonicznego, a co dopiero o internecie, nie? I tam po prostu ten router bym do garażu wziął i za garaż, czy na dachu garażu bym wystawił antenę. Wtedy to taki test byłby ok, nie? Witaj ponownie. Jak ci się wiedzie? Przegrałem tą rundę, ale może być... Dajcie wilka, jakby dał wilka, to byłby... O, nie dał wilka. No to dasz im popalić. Dobra. Chorąży tego sprzedajmy. Dzik. Dzik. Daję wam krew moją. Dobra. Tak, wiem, że źle zagrałem barona, powinien być z boku bardziej, ale to jest kwestia nieogarnięcia na czas. Dobrze by było przeżyć jeszcze tą rundę i wtedy byśmy mogli jeszcze coś pokazaczyć. Dobra, jedziemy. Witaj ponownie. Jak ci się wiedzie? Frit. Bestia, mech, kolco zwierz. Kurde, może menażeria. Garigacji rara, namimiati raroro. Tylko nie spoczywaj teraz na laurach. No oczywiście, że w hydra. Ale mamy hyderkę już. Dobra. O, co to masz? Co, skąd ty masz tą hydrę? Aj. Adi dał suba, co za gość. Chłopco odnowił suba. Dzięki wielkie, dzień trzeba było. Bardzo dziękuję. Ardiano podkreślenie jest szefem od 8 miesięcy. Dzięki Adi, dzięki. Naprawdę dobrze ci idzie.
Dzięki, dzięki, co? Nie ma co sprzedać, kurdi. Bombę trzeba będzie sprzedać, bombę w oko. To jest dobre, bo to możemy wydać i dostaniemy free gem. Free gem. Trzeba sprzedać jedną bombę. O! Jest! Czagara, czagara. Jesteś o stronnika do tyłu i o złoto do przodu. Dys pan papucz? Zawsze powtarzam, że półśrodki są dla leszczy. Kroczysz po uświęconej ziemi! Dobra. Mogę zholdować jeszcze dla... Chociaż nie, nie holdujemy. Zobaczymy, co się wydarzy. Lecimy dalej. Jak nie trzeba było. A, korsarza, bo ty chcesz wygrać. No to, to muszę ustawić konkurs, wiadomo. Naprawdę dobrze ci idzie. Ciężka sprawa, co? Wynajmij rekruta, póki możesz. Ciężka sprawa. Chyba bomba out. Kurwa, nie wiem właśnie kogo brać. Baron słaby. No właśnie tutaj baron słabo działa. No bo chyba już nie dostaniemy, tak mi się wydaje. Ja się tu smażę. Też mi się nie podoba. Masz tu trochę złota za fatygę. No śmiało, wynajmij sobie któregoś. Oh my god, ciężka sprawa. Tu będzie ciężko. Szkoda, że papuga padła. Dobra, tu fajnie. Dobra, git. Ten będzie miał boskie tarcze, nie? To musimy gula teraz zdobyć. Naprawdę dobrze. Dobra, szukamy gula teraz. To jest spoko, Amalagangang. Tylko Alga Mandandan jest okej. W poszukiwaniu moi... O Jezus Maria, dobra. Guls Rul. No to dasz im popalić. Gulas Rula, bierzemy tą dziewczynę. Dobra, nie ma czasu już, to trzeba tak zrobić. Który ma najwięcej? 6, 4, 4, 12 i 28. Dobra. Ziemia pochłania zapomniane kości. Wiem, że tam były free tokeny. Teraz się zdałem sprawę z tego. Też mi się nie podoba. Masz tu trochę złota za fatygę.
Dobra, tu niefortunnie to ustawiłem. Kurde, nie zrobił tego. Hydra, atakuj, kurwa! Atakuj! Ja, ale żeś zaatakowała. Niefortunnie. No niestety. Mój błąd był, ponieważ nie ustawiłem na czas taunta na prawą stronę całkowicie i nie zbuchowałem do końca, tak jak trzeba.